Dzisiaj porozmawiamy sobie o rodzinie. O tym, jaką ma wartość. O tym, że rodzina powinna być najważniejsza. Ale też o czymś innym. O tym, że z rodziną wychodzi się tylko na zdjęciach. Opowiem wam kilka przypadków. Pierwszy przypadek już znacie. To była pomoc mojej siostrze, która tak mnie załatwiła, że byłem mnóstwo pieniędzy w plecy, uszkodzony telefon, potrącona kaucja, bo ukradła klucze i umowę. Jak ukradła klucze i umowę w środku nocy, to normalnie nie mogłem dostać się do mieszkania. Dzwoniłem przez 3 godziny do domofonu i nikt mi nie otworzył. W końcu jedna osoba się albo zlitowała, albo wkurwiła. I w końcu otworzyła i jakoś mogłem wejść do środka. I już powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie pomogę nikomu z rodziny. Bo wychodzi się wtedy najgorzej. Inna sytuacja, kiedy przyjechałem z Częstochowy o 21 wieczorem po łącznie 13 godzinach jazdy, bo miałem wtedy stare mapy wgrane w nawigację w Navitela, były z 2000 tam chyba 11 czy 13 roku, i tak mnie zaprowadził ten GPS, że musiałem przejechać całą Łódź. Nie ominąłem Łodzi, tylko musiałem przez nią przejechać. Gdybym jechał Janosikiem w telefonie, no to bym zrobił 200 km. A tak jechałem na starej nawigacji, na starym oprogramowaniu i zrobiłem 350 km w jedną stronę. Łącznie zrobiłem 700 km plus jeszcze tam 2 godziny albo ze 3 godziny mi zajęło i pakowanie się, i zrobienie porządku, i pójście po świadectwo pracy i tak dalej. No wszystko razem zajęło mi 14 godzin. Wyjechałem o 7 rano z domu, o 21 wróciłem. I byłem tak zmęczony, nie chciałem wracać do domu, więc zatrzymałem się w mieszkaniu mojej ciotki. To mieszkanie kupił jej syn i było ono zaniedbane, zapuszczone, bo długo nikt z niego nie korzystał, a oni kupili z myślą, wiecie, albo na handel, albo tak jak twierdzili, że ciotka będzie tam przyjeżdżać sobie na lato, bo ona jest z Gdyni i będzie sobie przyjeżdżać jako taki domek letniskowy, wiecie, drugi zastępczy na pobyt w Dobrzyniu. No i ja w to mieszkanie sobie wszedłem, ogarnąłem je z pajęczyn, z kurzu, z brudu, smrodu i tak dalej. Wszystko to ogarnąłem. I któregoś dnia doszło do, no prawie, że doszło do pożaru. Akurat ja byłem w domu, jadłem kolację i wracałem sobie do tego mieszkania i patrzę, a tam się strasznie dymi. Jest tak biało, jest taki smog, że nie można było wejść do mieszkania. I od razu, tak jak na tych filmach, zatkałem sobie twarz, czy to ręką, czy kapturem, byle nie wdychać tego toksycznego dymu, żeby się nie zaczadzić. I jak bohater wbiegłem. Najpierw, żeby patrzeć, czy kogoś nie ma. Tata do sąsiadów pukał, czy nie zaczadzieli się, czy żyją. Na szczęście chyba tam nikogo nie było, bo nikt nie otwierał. Ale później wszedłem do tego mieszkania, otworzyłem okna, drzwi, żeby to wszystko wyleciało. I wiecie, jaka była przyczyna? Przyczyna była taka, że mąż tej mojej ciotki zrobił otwór wentylacyjny w dziurze kominowej, tam wiecie, w tym szybie kominowym, że zamiast uciekać przez
do góry tam przez komin, to całość leciało tym szybem kominowym do mieszkania, do środka, do kuchni. Zamiast dym wychodzić do góry, to szedł do mieszkania. I jak ostatni bohater uratowałem to mieszkanie przed spaleniem, bo groził normalnie pożar. Ja też ryzykowałem swoje życie, bo nie wiedziałem, czy wyjdę z tego cało. Jak matka tylko weszła do środku, od razu prawie że zemdlała. A ja się niczego nie bałem. Nie bałem się ani śmierci, ani ryzyka. Wbiegłem do tego mieszkania. No i sytuację opanowałem i uratowałem. Następnego dnia dzwonię do tej ciotki i powiedziałem, jaka była sytuacja. I wiecie co? Ona dzień albo dwa dni później przyjechała z tym swoim mężem. Zobaczyła tam szkody jakie i tak dalej. Ja jej powiedziałem, że uratowałem to mieszkanie, bo groziło pożarem. Podziękowała. Ale potem był taki problem, że jak zapytałem się, skoro to mieszkanie stoi puste, nikt nie opłaca, a przecież światło trzeba opłacić, do gminy trzeba opłacić tam opłaty, bo to jest mieszkanie na działce gminnej, mimo że własnościowe wykupione, to jeszcze do gminy opłaty trzeba płacić. I zapytałem się, czy by nie chciała mi tego mieszkania wypuścić. Tam szukała lokatorów, ale wiecie, w moich stronach to nie ma nikogo z taką kieszenią. A jej zaproponowałem krótko. 500 zł plus opłaty do gminy i nie martwisz się o mieszkanie, a kasę masz na konto. Albo jak chcesz, to możesz przyjechać sobie do ręki i ją zabrać. Ona powiedziała, że wiesz, Krzysiu, to nie moje mieszkanie, ja musiałbym porozmawiać z synem, bo to on je kupił dla mnie. Ja mówię, dobra, no to porozmawiaj. I kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi? Mówiła, że no, tak w ciągu 2-3 dni, bo nie wiem, czy gdzieś nie wyjechał. No i dobra, to jak coś, to zadzwoń i będziemy w kontakcie. Wiecie co, mijają te 3 dni i nic, mija tydzień i nic. Mówię, albo zapomniała, albo po prostu sobie w chuja zagrała. Ja poszukałem, bo gdzieś miałem numer do tego, a to jest mój wujek. Skoro jej syn, to mój wujek. Poszukałem do tego wujka numeru telefonu i znalazłem. Dzwonię i na razie zapytać się pod, nie to, że podstępem, ale ukradkiem. Zapytać się, czy cześć wujek, czy powiedz mi, czy ciocia Bożena do ciebie dzwoniła? Nie, nie dzwoniła. Ani w ciągu tygodnia, ani nic? Nie. To sobie mówię w myślach, o ty kurwa, jego mać. Ładnie, żeś okłamała, ale dobra. I już mówię prawdę. Słuchaj wujek, pewnie wiesz, że tam u ciebie w mieszkaniu w Dobrzyniu mało nie doszło do pożaru z winy męża twojej siostry. No coś tam wspominała. Aha, czyli takie coś wspominała. Dobra. A wiesz, że to ja jestem tym bohaterem, który ci to mieszkanie uratował? Nie, tego nie wiem. No to nieładnie ze strony ciotki, że nie powiedziała ci takich ważnych rzeczy. To ja to mieszkanie uratowałem, bo twój zięć, kurde, zrobił otwór kominowy w kratce mieszkaniowej i zamiast dym uciekać do góry na zewnątrz przez komin, to uciekał do środka do mieszkania. A ja wszedłem, wbiegłem, otworzyłem wszystkie okna i uratowałem to mieszkanie. Bo tak to by się zapaliło i byś nic nie miał. I mówię krótko, słuchaj, chciałbym sobie to mieszkanie wynająć. Zapłacę ci 500 zł plus opłaty do gminy, żebyś miał spokojną głowę. Pasuje? A on mówi, że a wiesz, to mieszkanie kupiłem dla mamy, żeby miała gdzie mieszkać, gdy przyjedzie do Dobrzynia. Mówię, no tak, no rozumiem, no ale przecież to mieszkanie stoi puste od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. I to mieszkanie jest zapyziałe, zagrzybiałe, zaśmierdziałe.
zapajęczałe, no jest syf totalny, jest zaniedbane, a opłaty do gminy trzeba płacić, prawda? Mówi, wiesz, no to powiem ci wprost, no kupiłem to mieszkanie z myślą o jego sprzedaży. Chcę na nim zarobić, a wiesz, interesuje mnie grubsza kasa, mogę ci je sprzedać, ale nie wynająć. Jak będziesz chciał sprzedać, to pewnie za jakieś 50 tysięcy. No, coś koło tego. Mówię, nie no, ja tyle nie mam. Mam odłożone tam 15-20 tysięcy, bo dopiero co zjechałem z Częstochowy, ale to miało być na jakiś interes. Miałem otworzyć interes z ojcem w Dobrzyniu, no ale nawet gdybym ci dał 15, to by cię nie urządziło, a może na raty jakoś to rozbijemy, że będę ci tam płacił 500 zł miesięcznie, takie ratki, jak w banku, kredyt w banku, hipoteka, nie? Nie, on woli kasę z góry od razu. No to trudno, no to się nie dogadamy. No to cześć. I widzicie, ciotka, wujek. I widzicie, jak postępują. I to jest prawda. Z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciach. Rodzina jest taka, że nie wolno jej ufać, nie wolno jej pieniędzy pożyczać, nie wolno karku nadstawiać, życia ryzykować i przede wszystkim nie wolno żyrować kredytów. Nie bierzcie dla rodziny kredytów, pożyczek, czegokolwiek, bo potem będziecie mieli problem z oddaniem tych pieniędzy, z odzyskaniem tych pieniędzy. Sorry, że mówię tak niewyraźnie, ale dopiero co się obudziłem, nie? Jest wczesna godzina. Ale jestem sam, nie mam kogo w domu, to wykorzystuję okazję, żeby ten filmik dla was nagrać. Pamiętajcie, musicie być ostrożni, bo ja już swoje przeszedłem i ja naprawdę jestem mędrcem życia. Ja mam takie doświadczenie, że nie jeden 50-60-latek takiego nie ma. Ja już nie ufam ani rodzinie, ani przyjaciołom, nikomu już nie ufam. Nie ufam kurwom, samotnym matkom, nie ufam kurwom oszustkom w internecie. Nigdy już nie wyślę żadnych pieniędzy. Nigdy w życiu. Będę starał się ciężko odpracowywać te pieniądze i będę je tak szanował, że jak o złoto będę dbał. Nie będę wydawał na prawo, lewo. Nie będę dbał o jakieś kurwy, które sobie moim kosztem dobrze żyją. Okazuje się, że jakieś dochody mają, a tu ci kłamią, że nic nie mają. Albo okazuje się, że dziecko chore, a tak naprawdę jest dziecko zdrowe. Zdjęcia wysyłają ci z internetu. No, pełno jest przebiegłych, podłych, podstępnych kurw, materialnych dziwek, które za pieniądze kurwa by się sprzedały. Ludzie nie mają ani grama, ani krzty honoru, ani współczucia, ani miłości, ani no nic. Te wartości dla nich nic nie znaczą. Dla nich liczy się to, żeby kogokolwiek wyjebać na kasę, czy to przyjaciela, czy to brata, czy siostrę, czy matkę, czy ojca, czy wujka, czy ciotkę, czy dziadka. Wszystkich po kolei, byle tylko kasę mieć i w dupie mieć wszystkich. Dobra, to już tyle, jeśli chodzi o rodzinę. Ja naprawdę mam 27 lat, ale ja już nie chcę rodziny zakładać. Nie chcę mieć ani żony, ani dzieci. Nie, to już minęło. To było moje wielkie marzenie, ustatkować się, wyprowadzić się z domu, założyć rodzinę, wieść swoje własne spokojne życie, ale nie ma z kim. Co z tego, że ja mam wartości człowieka naprawdę takiego, że każdy jeden mógłby mi zaufać i z podniesioną głową iść. Jak tu takich ludzi jak mnie, to nie ma. Albo jeśli są, to jest ich garstka na całe 30 parę milionów. Ale szukaj takich na całą Polskę. Znalazłem tego mojego darczyńcę, dobroczyńcę, cudotwórcę, który mi tak pomaga, że to jest normalnie niepojęte. Ja postaram się w jakimś czasie się z nim spotkać, podziękować mu osobiście, bo naprawdę taką pomoc, jaką on mi daje, to nikt mi w życiu nie dawał. Przez całe moje życie nikt mi tyle nie pomógł, co on.
Naprawdę jestem tak wzruszony, że to jest niemożliwe. Postaram się z nim zaprzyjaźnić. Będziemy, jeśli się spotkamy, to pójdziemy sobie na piwo, pójdziemy sobie potrenować na siłownię, pograć w piłkę, popływać gdzieś, no cokolwiek. Zrobię to, czego nie mogłem robić z moimi przyjaciółmi od najmłodszych lat mojego życia. Ja takich przyjaciół nie mam. A jak kiedyś miałem, to się wszyscy odwrócili ode mnie. Wszyscy stali się cwani. Jeden w narkotyki, drugi zaczął kłamać, oszukiwać, byle tylko na korzyść swoją wyjść. Ty jesteś dobry, jak tylko od ciebie czegoś potrzebują. Pożyczyć to, tego, tamtego, pieniędzy, zawieść tu, tam. A potem albo ci później dam, albo ci oddam później, albo teraz nie mogę, za jakiś czas. I tak każdy w chuja wali krótko. Ja nie potrzebuję takich przyjaciół, których pomoc jest tylko jednostronna, z mojej strony. A jeżeli ja od kogoś coś potrzebuję, to wszyscy w pizdu się ulatniają i nikogo nie ma. Co to jest za przyjaźń? Co to jest za rodzina, która siebie nie wspiera? Rodzina w ogóle żadnych życzeń nie złożyła, nikt nie przyjechał, nikt nie zadzwonił. Jedynie co to wujek, brat od strony matki złożył życzenia na Facebooku. Mamy taką dużą rodzinę, jedna w Anglii, druga w Ameryce i nikt, nikt nie ma rodziny. Jeżeli jest rodzina, to tylko swoja własna. Swoja własna, którą sobie sami stworzycie i założycie. Matka, ojciec, brat, siostra, syn, córka, żona. Tylko to. I to muszą być osoby naprawdę godne zaufania, godne tego, żeby móc nazywać ich rodziną. Ja bym chciał mieć taką dziewczynę, żonę, której wszystkim przedstawię i powiem, to jest moja żona, to jest mój skarb największy na świecie. Ja ją tak kocham, jestem z niej tak dumny, że nigdy w życiu jej nie zostawię, nie opuszczę, nie oszukam, nie zdradzę, nie uderzę. To bym właśnie chciał powiedzieć każdemu. To jest moja żona. To jest mój ojciec, który mnie wychował na dobrego człowieka. To jest moja matka, która pomagała mi w największych trudnościach. To jest mój przyjaciel, który się nigdy ode mnie nie odwrócił, kiedy miałem problem. To jest moje wielkie marzenie. Ale czy kiedyś ono się spełni? Ten darczyńca, ten mój cudotwórca naprawdę wrócił mi nadzieję, że są ludzie dobrej, bezinteresownej woli. Do tej pory wszyscy mnie oszukiwali na kasę, a ten cudotwórca naprawdę, nie powiem wam, ile pieniędzy wysłał, ale na pewno wysłał więcej niż poprzednim razem. Nie powiem wam, bo nie jesteście, nie to, że godni, ale jeżeli macie mnie obgadywać, ze mnie się śmiać, mojego przyjaciela obrażać, czy w komentarzach, czy w myślach, to ja wolę sobie tego zaoszczędzić i nie pozwolę nikomu obrażać tego mojego kumpla, ani naśmiewać się ze mnie. Bo ja nie jestem matołem, nie jestem debilem, nie jestem kretynem. Jestem po prostu naiwnym, zbyt uczciwym i zbyt szlachetnym mężczyzną.